To nam się spodobało w Citroenie C3 Picasso. Świetna widoczność, mamy tutaj naprawdę sporo prześleń. Waniaste wnętrze dające poczucie ogromnej przestrzeni, a przy tym kompaktowy rozmiar zewnętrzny, dzięki czemu łatwo będzie nam jeździć po mieście czy też parkować. No i stosunkowo niska cena. A co może wkurzać w tym modelu? Wrażenia z jazdy są słabe. Ten samochód jest wolny albo bardzo wolny, przy tym prowadzi się niepewnie i nieprecyzyjnie. A gama silnikowa nie dość, że jest skromna, to jeszcze są w niej benzyny, które mają swoje niedoskonałości.